To drugi dzień pobytu w Budapeszcie i na początek dnia poszliśmy do Muzeum Sztuki Współczesnej. Z muzeum. Bardzo mi się podobały wszystkie wystawy, które tam były. Najbardziej podobały mi się wszystkie rzeczy związane z poligrafią, czyli były tam meble, które były wykonane całkowicie z tektury falistej. Fajnie zaprojektowana identyfikacja wizualna dla DAS. Nie wiem, co to jest, ale naprawdę fajne logotypy tam były zrobione i cały papier firmowy, wizytówki i tego typu rzeczy. Poza tym w tym muzeum było praktycznie wszystko, od rowerów, przez samochody, autobusy, różne nowe technologie. Jedna część była całkowicie poświęcona serwisom kawowym, po prostu wszystko, od modernistycznych, przez jakieś klasyczne, kwadratowe, okrągłe, płaskie, po prostu naprawdę wszystko, co człowiek był w stanie wymyślić. Bardzo polecam to muzeum, każdy może znaleźć coś dla siebie, moim zdaniem. Jesteśmy na ulicy Gosztu Udvar i idziemy na langosza, na coś, co Aga tak dużo razy reklamowała, nie tylko na swoich vlogach, ale też osobiście, że już nie mogę się doczekać, aż jednego zjem. Mam nadzieję, że nie przehajpowałam. Ja też. Jestem głodny, więc myślę, że będzie mi smakował tak czy inaczej. Właśnie zjadłem swojego pierwszego langosza i jest pyszny i nie mam żadnego pojęcia, jak ocenić ten smak dokładnie, ponieważ ciasto jest takim jakby połączeniem trochę pączków, takich świeżych pączków wyjętych prosto z oleju z czymś na kształt faworków, ale mi się odbiło, czymś na kształt faworków, ale takich słonych faworków. Jak się zje połowę porcji, to zaczyna się wyczuwać drożdże i ten taki smak pizzy trochę, takiego ciasta pizzy, ale dalej jest to ciasto takie bardzo chrupiące. A dodatek tego sera chyba najbardziej daje ten efekt pizzy z drożdżami właśnie, połączenie takie. Co tam jeszcze jest, Aga, powiedz mi? Właśnie słone ciasto, takie chrupiące, naprawdę fajne, naprawdę polecam. Can we make this more than you want me and I want you, but can I swim across these seas? We're in this together. Pokażmy to światu.